Jesteśmy gotowi do akcji, Ryder. Dzięki za pośpiech, pieski. Ponieważ musimy zbudować coś bardzo szybko. Nasz małpkonauta, kapitan Gordy, zszedł z kursu. I my musimy mu w tym pomóc. Na farmie Ala wybudujemy lądowisko dla statku. Szybko! To będzie... budowlana akcja ratunkowa. Jedziemy! Możesz na nas liczyć. Potrzebuję dobrego eksperta budowlanego. Rubble. I jego ratunkowy pojazd budowlany. Psi Patrol rusza do akcji. O nie! Gordy ma wylądować w tym miejscu, ale nie przejedziemy z lądowiskiem. Jest za wąsko. Jeśli nie tędy, to może górą. A co chcesz zbudować, Rubble? Zaufajcie mi i róbcie, co mówię. Najpierw musimy rozebrać stare lądowisko. Nie wyrzucaj, wykorzystaj! Zumo, wykop dziury na podpory. Ryder i Chase, włóżcie podpory na miejsca. Widzę statek Gordiego. Musimy się śpieszyć. Kapitan Gordy na nas liczy. Rubble, to najlepsze lądowisko na świecie. Podwójna spirala do zjeżdżania. Nadlatuję. Brawo, Gordy, zjeżdżaj. Ryder, zgłoś się, proszę. Kapitan Gordy cały? Wylądował i jest bezpieczny. Dzięki, Ryder. Uratowałeś go. To raczej zasługa Rubble'a. Gdybym miał kawałek tego meteorytu, wróciłaby moja moc budowania. Tu meteoryt! Świetnie! Wróciła moja moc konstruowania! Jest tak świetny jak wcześniej. Użyję mojego teleportera, żeby przenieść zatokę przygód. Gdzie podziała się kawiarnia? Przeniosła się do nowego domu. Haroldville! Jeśli chcecie się napić, zapraszam do mojego miasta. Cześć, Alex. Ryder, nie uwierzysz! Harold Humdinger jeździ super wielkim robotem i strzela do budynków specjalnym promieniem. O-o. Powiedział, że przenosi je do jakiegoś Haroldville. Pani burmistrz, niech zgadnę. Chodzi o wielkiego robota? Tak, i właśnie ruszył do ratusza. Tylko bez paniki. Nie ma takiego robota, którego nie pokonamy. Już wróciłem! I nie ma tu piesków! Co? Wyteleportuję te pieski na biegun! Rubble, pora załatwić tego wielkiego robota! Już ja z nim zatańczę! Wielkie dzięki, kosmopieski! Nie ma sprawy, pani burmistrz, bo gdy znikają budynki, to dzwońcie po pomoc. Dzień dobry, kapitanie. Spójrz, co chrapie na moim pokładzie. Niedźwiadek? Chwila, mam drugą rozmowę. Halo? Ryder, nawet nie uwierzysz, kogo znalazłam śpiącego w salonie. O, kolejny miś? Czekaj, Katie, dzwoni ktoś jeszcze. Cześć, Alex. Ryder, zgadnij, co znaleźliśmy! Niedźwiedzia? Tak! W mieście śpi cała rodzina misiów. To co mamy robić? Nie martwcie się, nie ma niedźwiedzia, którego nie uratujemy. Ruszaj, Rubble. Pora na transport małego misia. Wózek dla niedźwiedzi jest gotowy.
Dobra robota, pieski. Jeden miś na wózku, zostały dwa. Rocky, czy masz w ciężarówce jakieś koła? Nie wyrzucaj, wykorzystaj! Tak jest, pieski. Ostrożnie i cicho. Dobrze, Everest. Na trzy. Raz, dwa, trzy! Udało się! Ciche hip-hip hura dla psiego patrolu! Hip-hip hura! Hip-hip hura! Hip-hip hura! Szybko, pieski! Everest prowadzi do jaskini. Wyglądają tak słodko. Dzięki za uratowanie misiów przy patrolu. Nie ma sprawy, bo gdy znów znajdziecie śpiącego misia, zawołajcie szeptem pomocy. Witamy na wielkiej paradzie balonów z Zatoki Przygód. Jak? A to co? Co to jest? Wszyscy na mnie patrzą. Nareszcie! Balon burmistrza Hamdingera, nie ma go na liście. Ale dla miłych sąsiadów zawsze znajdzie się miejsce. Panie Hamdinger, proszę ustawić się na końcu kolejki. Rocky, balon z panem Hamdingerem zwariował i musisz go uratować. Zielone znaczy leć! Na pomoc Hamdingerowi! Błagam! Ma dziurę w stopie. Użyj chwytaka, żeby ją zatkać. To spowolni balon i złapiemy go z patrolotu. Uwielbiam zatykać dziury! Chwytak! Już gotowe, Ryder! Świetna robota! Możesz zabrać chwytak, Rocky. Czy parada już się skończyła? Dopiero się zaczyna! Zapraszam po darmowe prezenty. Udanej wielkiej parady balonów życzę. To najlepsza parada na świecie! Patronaż! Jesteśmy gotowi do akcji, Ryder! Dzięki za pośpiech, pieski. Turbotowie są uwięzieni gdzieś w dżungli. O nie! Próbowali dzwonić, ale nie mają zasięgu, dlatego musimy ich odnaleźć. Sky, użyjesz gogli i poszukasz ich z helikoptera. Kapitan powiedział pod ziemią, więc może będzie trzeba ich odkopać. Rubble, przyda nam się twoja koparka. Psi Patrol rusza do akcji! Ryder, znalazłam coś! Przed świątynią stoi samochód! Świetnie, to muszą być turbotowie. Już jedziemy! Eskucza, słuchajcie! To ten dźwięk, który słyszeliśmy. Dochodzi z wnętrza świątyni. Ten dźwięk wcale nie brzmi dobrze. Znajdźmy turbotów, szybko! Myślę, że turbotowie są po drugiej stronie ściany. Jak się do nich dostaniemy? Ta ściana wygląda jak drzwi. Mogę użyć łopaty, żeby je otworzyć. O, to naprawdę ty, Ryder? Tak, czekajcie, zaraz otworzymy. Tak, będziemy żyć! Można otwierać! Świetnie, pchajmy razem! Tak, udało się! Uratowali nas! Jak dobrze was widzieć! To ten straszny dźwięk? Wielki Harry? Raczej wielki chrapacz! Wpadł tutaj przez dach, a potem zaczął wszystko niszczyć! Uciekajmy stąd, zanim się obudzi. Nie chcemy go drażnić. Dzięki, psi patrolu, za wspaniałą akcję ratunkową!
Nie ma sprawy, bo gdy utkniecie w świątyni z ogromną małpą, wołajcie o pomoc! Oglądaj całe odcinki Psiego Patrolu na Nickelodeon!